Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Zanurz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Po lewej stronie znajduje się ulica Świerszcza i ona się później zmienia w ulicę Potrzebną, natomiast tutaj na dole znajduje się ulica Bolesława Chrobrego, która przechodzi w ulicę Globusową pod właśnie wiaduktem ulicy Świerszcza i ten wiadukt jest przebudowany i ta inwestycja aktualnie postępuje i de facto za 5 dni ma się już całkowicie zakończyć i autobusy i wszystkie pojazdy powinny wtedy móc już jeździć w obydwu kierunkach. Tym wiaduktem, jak i również drogami dojazdowymi do tego wiaduktu pomiędzy jedną, po jednej i po drugiej stronie samej ulicy Globusowej. Zobaczmy to sobie tak tutaj obserwując to z dookoła, lecąc właśnie, obserwując przy okazji samą stację Warszawa-Włochy. Tak, Warszawa-Włochy to jest stacja, która została co prawda zmodernizowana, ale cały czas dworzec, no dworca nie ma, tak, de facto. Dworzec ma być przebudowany, de facto ma się pojawić tutaj z pełnym obramowaniem, jeżeli chodzi o nową inwestycję za jakiś czas. Na razie trwają konflikty, jeżeli chodzi o działki, jeżeli chodzi o sam budynek i na razie nic nie powstało, co według mnie jest kiepskie najbardziej, jeżeli chodzi o pasażerów komunikacji miejskiej, no i samych pociągów. Natomiast wracając już do samego wiaduktu, wiadukt się właśnie znajduje nad ulicą Globusową. My teraz lecimy nad tą ulicą i ten wiadukt ma trochę swojej nawet historii. A jakiej? A już Wam tłumaczę. Wiadukt w wyciągu ulicy Świerszczej Potrzebnej, czyli nad ulicą Globusową, został oddany do użytku pod koniec 1964 roku. Niemal 60 lat intensywnej eksploatacji i braku gruntownych remontów sprawił, że obiekt wymagał całkowitej renowacji. Potwierdziły to przeprowadzone w 2021 roku badania techniczne i konstrukcji. Podczas kapitalnego remontu obiekt zyska nową płytę pomostu, a podpory zostaną skute i dozbrojone. Remont potrwa około 11 miesięcy i rozpoczęło się zamknięcie tego wiaduktu 19 lutego 2023, a sama inwestycja ma być już całkowicie przejezdna, jeżeli chodzi o tą ulicę i wiadukt 15 stycznia 2024, więc w teorii właśnie teraz. A konkretnie za 5 dni, bo dzisiaj jak ten film oglądacie, to jest właśnie 10 stycznia. No i tak to się prezentuje od tej strony. Zobaczmy jeszcze raz z drugiej strony. Tutaj też przy okazji możecie zobaczyć, że takie wiadukty są dwa. Jeden wiadukt jest po jednej stronie linii kolejowej, drugi wiadukt jest po drugiej stronie linii kolejowej. No ten wiadukt po tej jest aktualnie nieużytkowany, jeżeli chodzi o samochody. Jest to miejsce, gdzie w przeszłości była planowana nowa ulica. Ona do dziś nie powstała. Nie wiemy, czy w końcu będzie kiedykolwiek zrealizowana. Natomiast jeżeli chodzi o aktualne utrudnienia, to jest to głównie, że tak, pierwsze górą nic nie przejedzie, tylko łącznie pieści mogą przechodzić, a dołem jeżdżą autobusy i wszystkie samochody po jednym pasie w każdym kierunku jedną nawą. I to jest chyba największa różnica, ale jak nagrywając ten film, zobaczyłem ciekawostkę, która jest mimo wszystko niezbyt ciekawa. To tak, jak możecie zobaczyć, tutaj po prawej i po lewej stronie znajdują się obydwie ściany, które są oczywiście całe w graffiti. I tutaj nie ma żadnego to problemu, bo to jest miejsce free graffiti, czyli tu na spokojnie można malować i żadnej kary za to nie będzie. Także tutaj to jest wszystko legalne. Natomiast tam dalej, kawałek dalej, możemy zobaczyć, że też te graffiti powstają na dole, w tej części pasa jezdni. Nie do końca jestem przekonany, czy ta przestrzeń też się znajduje w formie free graffiti, ale no, kto wie. Natomiast po drugiej stronie, po lewej, już były realizowane prace konserwacyjne, które możecie zobaczyć właśnie w tym i oto i owym miejscu. Więc faktycznie tu trochę też to się i nie dzieje. Natomiast co ważne, jeszcze wracając do samego free graffiti, całą mapę możecie zobaczyć na stronie Zarządu Dróg Miejskich, gdzie można na spokojnie malować ściany. Tych przestrzeni jest trochę w Warszawie i jedno chyba z najważniejszych i najdłuższych, które się znajduje, to jest to oczywiście sam mur, który się ciągnie wzdłuż ulicy Puławskiej. Jest to naprawdę ogromna przestrzeń wzdłuż całego toru wyścigowego. Wyścigi zapętlą tramwajową. Natomiast tutaj z góry z lotu ptaka możemy zobaczyć, że tak, jeszcze chodniki nie były wszystkie gotowe, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. Przejezdność może i tak, ale chodniki niekoniecznie. Tu widzimy, że sama płyta jest mniej więcej gotowa. Jest już asfalt i ostatnia warstwa asfaltu. Krawężniki wszędzie są, a tak jak powiedziałem, chodników de facto tutaj nie ma. I też trzeba pamiętać, że wzdłuż właśnie tego wiaduktu i tej ulicy, którą w tym miejscu widzimy, chodzi mi oczywiście o ulicę Świerszcza i ulicę Potrzebną, w przyszłości planowana jest nowa droga rowerowa. Droga rowerowa ma powstać na nowej płycie wiaduktu, więc tam zostało zrealizowane nowe miejsce. W miejscu, gdzie wcześniej była zieleń, teraz po prostu będzie przestrzeń na razie
razie niewykorzystana, a w przyszłości będzie mogła być zajęta przez właśnie drogę rowerową. Aktualna zieleń, która wcześniej była na wiadukcie i niszczyła samą konstrukcję, jeżeli chodzi o dwa przyczółki po jednej i po drugiej stronie, została usunięta ze samego wiaduktu i ona wróci w formie donic. Będą tutaj mogły być po prostu elementy zielone. Tutaj będą pojawiać się na samym wiadukcie. Przejście dla pieszych było cały czas utrzymane przez cały moment proces budowy, co jest na duży plus faktycznie, trzeba przyznać, bo chodzenie na okrągło było tutaj całkiem uciążliwe i długie, więc najpierw była jedna część wiaduktu przebudowana, później druga, natomiast przejście cały czas, jak widzicie nawet w załącznym obrazku, było utrzymane, więc może i dłużej trwało, ale było to zrealizowane w miarę bezboleśnie, jeżeli chodzi o lokalnych mieszkańców, więc niedługo najprawdopodobniej możemy się spodziewać, że zakończą się już wszystkie prace w tym miejscu i autobusy warszawskiego transportu publicznego wrócą już faktycznie na wjazd normalny w ulicę Globusową, czy przejazd bezpośrednio wprost z ulicy Świerszcza w ulicę Potrzebną. Też wtedy będzie zlikwidowany tymczasowy przystanek autobusowy PKP Włochy 53 i wróci do ponownego użytkowania przystanek autobusowy, który się znajduje pod komisariatem policji. Tutaj bezpośrednio, więc tamte malowanie jest podwójnie, bym powiedział, odjechane, bo to się działo de facto pod komisariatem policji Warszawa Włochy rewir dzielnicy. Więc no, to taka ciekawostka. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki materiał informacyjny na temat takiego wiaduktu tutaj we Włoszech, że tak to powiem, wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Ja postaram się jeszcze przygotować podsumowanie, jak się zakończą już wszystkie prace, a dokładnie kiedy będzie oddane do użytku, dowiecie się z mniejsza z tym, kiedy dostanę taką po prostu informację, jak już będzie oddane do użytku, albo dowiem się, kiedy będzie oddane do użytku. Oczywiście was o tym poinformuję w specjalnym filmie, a później podsumuję całą tą inwestycję, jak to wyglądało krok po kroku, jak to nagrywałem, żebyście mogli zobaczyć, jak ta inwestycja postępowała, bo to faktycznie też dosyć ciekawa ciekawostka, że tak to powiem. Tymczasem w najbliższych dniach, dokładnie jutro, będziecie mogli zobaczyć, jak powstają inne wiadukty w Warszawie, po drugiej stronie Wisły. Chodzi mi oczywiście o wiadukty Trasy Łazienkowskiej. Tam jeden wiadukt już ma powoli swoje pierwsze nowe słupy. I o tym będę mówić w jutrzejszym filmie z warszawskich inwestycji, a w kolejnych dniach kolejne inwestycje. Nowa Kasprzaka, znaczy nowa Ordona, jak i również nowa Jana Kazimierza. Kasprzaka powstaje w ramach tramwaju i o tym już mówiłem wam trochę więcej w ramach budowy samego tramwaju na Kasprzaka. I chwilę później też rozpowiem trochę więcej o wiadukcie, a takim ciekawym, może wiecie coś o nim, na granicy Pruszkowa i Piastowa. Tymczasem do zobaczenia. A, no i oczywiście, wiadomo, w weekend będzie mniejsza z tym i właśnie o tym i inne serie, z tym, że nie nagrywam nic, jak jest teraz tak dosyć mocno zimno. Cześć!